Śniadanie z nauką. Dzisiaj gości u nas Agnieszka, Dawid i Joasia. Będziemy rozmawiać o wsparciu badań. Świat nauki się zmienia. My jako uczelnia akademicka powinniśmy dążyć do doskonałości naukowej. Ale jak tę doskonałość osiągać? Jak uczelnia wspiera w tym zakresie? Chcemy prowadzić badania. Skąd znaleźć inspirację? Od czego zacząć? Dawid. Moim zdaniem badacz powinien zrobić dokładnie to, co robi student, kiedy szuka wiedzy. Sięgnąć po literaturę. Lubię mówić, że nasza uczelniana biblioteka jest szytym na miarę potrzeb badaczy nauk ekonomicznych, żywym organizmem zasobów wiedzy. Tworzy go komplementarna kolekcja książek, czasopism, zbiorów elektronicznych. Sam szczególnie polecam faktograficzne bazy danych, w tym te biznesowe. Nasze najbardziej prestiżowe tytuły tego rodzaju to bazy danych Aecon i Orbis. Niewiele uczelni w Polsce ma do nich dostęp. Co więcej, o czym trzeba pamiętać, są one elementem tzw. Deep Web, czyli tej części internetu, która jest niewidzialna dla popularnych wyszukiwarek. Dzięki temu, sięgając po tego typu zasoby, badacz ma dostęp do danych, które są zarówno rzetelne, ale przede wszystkim bardzo trudno dostępne. To się może przełożyć na oryginalne analizy, a w efekcie na prestiżowe publikacje. Pomocne przy tym na pewno jest też to, że wszystkie osoby, które mają skrzynki mailowe w domenie naszej uczelni, mogą korzystać z zasobów elektronicznych poza kampusem, za pośrednictwem serwera proxy. Przydaje się to zarówno do pobierania danych, jak też do na przykład przeglądu literatury. No właśnie, Dawid, to chyba też jest takim poważnym wyróżnikiem naszej biblioteki. Nawiązałeś do przeglądu literatury. Agnieszko, może tutaj coś dodasz? Tak, przegląd literatury jest jednym z pierwszych zadań, do których przystępuje badacz i może być elementem przeglądu dotychczasowego stanu badań, może być elementem identyfikacji nowego tematu bądź identyfikacji luki badawczej. I tu z pomocą przychodzą bibliotekarze, którzy po pierwsze pomagają w wyborze odpowiednich baz danych bądź platform do przeglądu literatury, pomagają w formułowaniu kwerend wyszukiwawczych oraz pomagają w stosowaniu odpowiednich strategii wyszukiwania. Wskazujemy również narzędzia, które pomogą w wybranym zbiorze literatury wskazać topowych autorów, autorów do współpracy, wiodące ośrodki naukowe, bądź najczęściej cytowane czasopisma lub publikacje. Powyższe wsparcie przyjmuje w bibliotece formę szkoleń dla zespołów badawczych oraz indywidualne konsultacje. Na szkoleniach badacz może sięgnąć do określonej wiedzy. W jaki sposób pozyskać materiały do dalszej pracy. Ale w efekcie tego przeglądu literatury uzyskano masę tych pozycji literaturowych. Czy może oczekiwać jakiegoś wsparcia, żeby zapanować nad tą przebogatą literaturą? I tu pomocny będzie menadżer bibliografii, czyli narzędzie do zarządzania publikacjami zebranymi podczas przeglądu literatury. Biblioteka promuje menadżer Mendeley, który znacznie przyspiesza przygotowanie publikacji naukowej. I tutaj również mamy przygotowaną ofertę szkoleniową. Słuchajcie, badacz zrobił przegląd literatury, zidentyfikował lukę badawczą, czyli wie, że już czegoś nie wiadomo w dotychczasowym stanie wiedzy, uporządkował literaturę ze wsparciem menedżera bibliografii. Co dalej? Skąd sfinansować badania w tym zakresie? Joasia. Trzeba złożyć wniosek, a możliwości jest wiele dla badaczy na każdym etapie kariery naukowej. Mamy źródła wewnętrzne, takie jak subwencja, mamy mieszane, takie jak zainicjowana przez naszą uczelnię współpraca międzyuczelniana ze wszystkimi uczelniami ekonomicznymi w kraju. Do tego na sam koniec mamy wisienkę na torcie, czyli źródła zewnętrzne, takie jak Narodowe Centrum Nauki, Ministerstwo, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, czy Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, w ramach której można finansować badania
poza granicami Polski. Wszystko zależy od tego, jakie badania naukowiec, badacz chce realizować. Czy one mają być indywidualne, czy zespołowe, czy w partnerstwie, czy bez partnera, czy właśnie w kraju, czy za granicą. Oferta jest szeroka, przeznaczona dla naukowca na każdym etapie kariery. Należy jednak pamiętać, że w źródłach zewnętrznych mało jest naborów ciągłych, więc takie badania finansowane przez instytucje należy zaplanować z dużym wyprzedzeniem. My o wszystkich konkursach informujemy na bieżąco w komunikacji wewnętrznej poprzez Research Point, czas na naukę. A jakie jeszcze dodatkowo wsparcie uczelnia tutaj oferuje? Tutaj pomagamy na każdym etapie takiego wniosku bądź później projektu, czyli przy składaniu wniosków weryfikujemy te wnioski formalnie. Mamy zespół do spraw wsparcia zarządzania danymi badawczymi, co jest teraz w dobie otwartej nauki bardzo ważne. Sprawdzamy też kosztorys, uzupełniamy część wniosku, później na etapie realizacji panujemy nad kosztami, sprawdzamy ich zasadność, rozliczamy projekt. Pomagamy w sporządzaniu raportów i rocznych, i końcowych, no i na koniec rozliczamy się z instytucją finansującą. Także każdy etap jest zaopiekowany. Jeszcze nowość, która pojawiła się w ostatnim czasie na etapie realizacji, obsługujemy proces zamawiania badań ilościowych i jakościowych realizowanych przez firmy zewnętrzne. Mamy środki na badania, mamy badania zrobione, no wiadomo, że efektem przeprowadzonych badań naukowych powinny być publikacje naukowe, ale skąd wiedzieć tak naprawdę, gdzie warto publikować? Na pytanie badacza, gdzie mogę opublikować moje wyniki badań, bibliotekarze nie mają prostej odpowiedzi, ale dysponujemy narzędziami, które pomogą dobrać najbardziej relewantne czasopisma do badanej tematyki. Jesteśmy również przewodnikami po wskaźnikach bibliometrycznych. Pomagamy je analizować i interpretować. Informujemy również na temat otwartych modeli publikowania. Pomagamy dobierać odpowiednią licencję Creative Commons. Mam tu na myśli szczególnie artykuły, które są efektem programów Narodowego Centrum Nauki. I informujemy na temat otwartych programów publikowania w ramach licencji krajowej, gdzie autor może publikować w open access bez ponoszenia kosztów lub ze zniżką. Warto dodać, że otwarte publikowanie jest niezbędne do spełniania standardów rzetelności badawczej. Pozwala badawczom na dostęp bardzo szeroki do ich wyników ich prac badawczych, a to z kolei pozwala na realizację idei społecznej odpowiedzialności nauki. Niemniej jednak trzeba pamiętać, że otwieranie publikacji wiąże się z kosztami, niemałymi najczęściej, no ale w tym celu na uczelni powstał projekt Otwarta Nauka, z którego można takie otwieranie publikacji sfinansować. Standard prowadzenia badań naukowych, ale także wymagania względem publikacji naukowych stawiają przed badaczami konieczność ciągłego doskonalenia. Co w tym obszarze proponujemy naszym badaczom? Dawidzie. Wszyscy wiemy, że publikowanie jest sztuką, może nawet sztuką walki. Dobrze więc, że dostępne są na uczelni szkolenia i warsztaty w tej tematyce. Dotyczą one takich kwestii jak publikowanie w prestiżowych czasopismach o międzynarodowym zasięgu, analiza danych jakościowych i ilościowych, zarządzanie danymi badawczymi czy dobre praktyki przy pisaniu wniosków o granty. Dostępne są też konsultacje statystyczne, a bibliotekarze pomagają przy pozyskiwaniu danych z biznesu. Szkolenia to jedno. Jak zapewnić, żeby nasi badacze mieli stały dostęp do informacji, do wsparcia, do pewnej wiedzy ustandaryzowanej, która pomoże im w tym procesie prowadzenia badań naukowych i publikowania? Interesującą i myślę potrzebną inicjatywą jest Niezbędnik Badacza, dostępny dla środowiska uczelni 24 godziny na dobę. To zbiór infografik, które w przystępny sposób tłumaczą zasady finansowania badań naukowych, zasady, wskazówki dotyczące publikowania czy zagadnienia dotyczące otwartej nauki. I myślę, że już Niezbędnik Badacza zdobył popularność wśród badaczy, ponieważ jego treści wyświetlono do tej pory ponad 1800 razy.
Ja bym tu jeszcze wspomniała o projekcie strategicznym Mentoring, w którym program jest skrojony stricte pod potrzeby danego naukowca. I efektem tego projektu mają być między innymi właśnie publikacje naukowe. Niezbędnik badacza i mentoring naukowy, bo tak się nazywa ten projekt strategiczny, to są takie elementy, których już nam zazdroszczą badacze z innych uczelni. Artykuł jest opublikowany. I co dalej, Agnieszko? I tu wchodzimy w tematykę upowszechniania nauki. Wszystkie sukcesy badaczy rejestruje baza wiedzy WIR, która jest wizytówką naukową. W profilach badaczy znajdują się informacje o publikacjach, danych badawczych, realizowanych projektach, materiałach niepublikowanych, produktach, patentach, wdrożeniach oraz, i tutaj uwaga, nowość, wystąpieniach medialnych. Zasady zgłaszania sukcesów badaczy, czyli ich efektów badań naukowych, znajdują się na stronie biblioteki, gdzie serdecznie zapraszam. Bardzo dziękuję za te wypowiedzi, za wskazówki, za pokazanie, co uniwersytet oferuje naszym badaczom. W mojej ocenie to chyba wyczerpuje temat wsparcia badań naukowych. Ale czy na pewno? To już koniec. Sukces publikacyjny na pewno jest źródłem satysfakcji, ale obok satysfakcji wszyscy lubimy nagrody i wyróżnienia. Uczelnia ślepa na to nie jest i, jak wiemy, oferuje szeroki wachlarz benefitów dla osób, które mogą się pochwalić ponadprzeciętnymi osiągnięciami naukowymi. Mam na myśli system złożony z kilku komplementarnych elementów, jak nagroda rektora, dodatek naukowy pierwszego i drugiego stopnia, dodatek projakościowy czy stypendium naukowe z funduszu własnego stypendialnego uczelni. Nie zamierzam się oczywiście rozwodzić nad szczegółami tych systemów, ponieważ wszystko jest dokładnie opisane, jeśli chodzi o zasady i kryteria, w niezbędniku badacza, do którego zapraszam i zachęcam. To, o czym warto pamiętać, to to, że taki system nagród istnieje, a dostęp do niego jest powszechny i sprawiedliwy. Jeszcze tylko dodam kilka słów o zewnętrznych możliwościach dostania nagrody bądź stypendium. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe, tak samo prezes Rady Ministrów, a oprócz tego mamy jeszcze możliwość uzyskania stypendiów dla wybitnych młodych naukowców finansowanych przez ministerstwo oraz stypendiów START finansowanych przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. To są stypendia wypłacane przez dłuższy okres. Warto dodać, że te wszystkie nagrody i stypendia są ważnym punktem w dorobku badacza, którym można się pochwalić później przy staraniu się o finansowanie z zewnętrznych instytucji. Agnieszko, Dawidzie, Joasiu, bardzo Wam dziękuję za te wszystkie informacje, za podzielenie się tym, co uczelnia oferuje naszym badaczom w zakresie wsparcia w prowadzeniu działalności naukowej. Na tym kończymy dzisiejszy odcinek i zapraszamy na kolejne odsłony.